Piotr wraca do domu wcześniej niż zwykle. Za oknem jesień przychodzi w chłodny zmierzch, a w powietrzu czuć zapach wilgoci. Idzie spokojnym krokiem, mając w głowie myśl o wspólnym wieczorze z Ewą, jego żoną, którą kochał od lat. Jednak od pewnego czasu coś nie daje mu spokoju. W jego umyśle kłębią się niejasne podejrzenia, które stara się odpychać, przekonując samego siebie, że są one bezpodstawne. Kiedy wchodzi do mieszkania, wita go cisza. Wydaje mu się, że jest zbyt cicho. Ewa zawsze ma włączone radio albo muzykę, kocha dźwięk tła. Dziś jednak cisza jest gęsta i niepokojąca, jakby cały dom wstrzymał oddech. Piotr odwiesza płaszcz i rzuca klucze na komodę, wsłuchując się w swoje własne kroki, które odbijają się echem od ścian. W salonie dostrzega laptop Ewy, pozostawiony na stoliku kawowym. Coś go ciągnie, żeby zajrzeć. Wie, że nie powinien przeszukiwać prywatnych rzeczy swojej żony, ale nie potrafi się powstrzymać. Jego intuicja, dotąd uspokajana racjonalnymi argumentami, teraz wygrywa. Szybko otwiera laptopa, a ekran, który widzi, zmienia wszystko. Otwarta wiadomość od Krzysztofa, jego młodszego brata, pojawia się na ekranie. Kilka krótkich słów przyciąga wzrok Piotra: kocham cię. Tęsknię za tobą. Do zobaczenia jutro. Piotr zamiera. Wpatruje się w ekran, jakby próbował znaleźć inny sens tych słów, coś, co by zaprzeczyło rzeczywistości, która właśnie go dopadła. Jego umysł przestaje racjonalizować, a zamiast tego ogarnia go fala szoku. Piotr oddycha głęboko, czując, jak jego serce przyspiesza. Przegląda dalej, nie mogąc uwierzyć, że Ewa i Krzysztof mogliby się tak go zdradzić. Odnajduje kolejne wiadomości. Są pełne namiętności i czułości słów, które powinny należeć do niego, nie do kogoś innego. Kolejne wiadomości przypominają mu o wszystkich chwilach, które dzielił z Ewą, o ich wspólnym ślubie, miesiącu miodowym, planach na przyszłość. Ale teraz każda z tych wspomnień zostaje zdeptana przez zdradę, która wpełzła w jego życie, niszcząc wszystko, co znał i kochał. Nie, to niemożliwe, szepcze do siebie, jego głos ledwie słyszalny. Zaciska pięści, a jego ciało zaczyna drżeć od wściekłości. Oni mi to zrobili? W jego głowie pojawia się jedna myśl, konfrontacja. Już teraz chciałby zrzucić z siebie całą złość, powiedzieć im w twarz, że wie o ich zdradzie. Wyobraża sobie, jak otwiera drzwi do ich domu i rzuca oskarżenia, jak widzi szok i przerażenie na ich twarzach, jak krzyczą przeprosiny, które go nie interesują. Ale coś go powstrzymuje. Zamiast działać impulsywnie, postanawia, że najpierw chce się dowiedzieć więcej. Chce ich obserwować, czekać na moment, kiedy będą najmniej się tego spodziewać. W kolejnych dniach Piotr czuje się jak cień samego siebie. Nosi w sobie ciężar wściekłości, którą musi ukrywać pod maską spokoju. Każde spotkanie z Ewą jest teraz dla niego próbą wytrzymałości. Kiedy siadają razem do kolacji, a ona patrzy na niego, Piotr widzi coś, czego wcześniej nie dostrzegał. W jej spojrzeniu, w drobnych gestach, kryje się coś więcej, coś, co teraz jest dla niego jasne. Każdy uśmiech, każda wymiana spojrzeń między nimi staje się jak ostry nóż wbijający się w jego serce. Podczas jednego z takich wieczorów, kiedy siedzą naprzeciw siebie, a Ewa opowiada o swoim dniu w pracy, Piotr przygląda się jej uważnie. Patrzy na jej uśmiech, na dłoń, którą podnosi do ust, kiedy się śmieje, i myśli, jak fałszywe są teraz wszystkie te gesty. W jednej chwili jego miłość do niej zamienia się w zimną nienawiść. Wie, że nigdy jej tego nie wybaczy. W nocy, kiedy Ewa śpi obok niego, Piotr nie może zasnąć. Przewraca się z boku na bok, próbując znaleźć spokój, ale jego myśli są zbyt głośne. W końcu wychodzi z sypialni i siada w salonie. Zegar na ścianie tyka głośno, przypominając mu o czasie, który nieubłaganie biegnie. Wpatruje się w cienie, które rzucają się na ściany, aż w końcu rodzi się w nim decyzja. Zemsta. To jest jego odpowiedź. Wie, że musi zrobić coś, co sprawi, że Ewa i Krzysztof również będą cierpieć. Chce, aby ich zdrada była dla nich przekleństwem, tak jak stała się nim dla niego. Ale to nie może być zwykła konfrontacja, to musi być coś bardziej perfidnego, coś, co zrani ich w najgłębszy sposób. W jego głowie zaczyna kształtować się plan. Przypomina sobie o żonie Krzysztofa, Marcy. Dotychczas traktował ją z rezerwą, a ich relacja była czysto rodzinno-grzecznościowa. Teraz jednak myśl o niej staje się kusząca, jak zakazany owoc.
Marta delikatna, cicha, zawsze uśmiechnięta. Wyobraża sobie, jakby to było, gdyby uwiódł ją, gdyby sprawił, że zakochałaby się w nim. Może to właśnie jest rozwiązanie? Gdyby udało mu się rozkochać Martę, sprawić, że ich więź stanie się bliska i intymna, wtedy Krzysztof poczułby, jak to jest, gdy ktoś odbiera mu to, co kocha. Piotr uśmiecha się, choć w jego oczach nie ma radości, tylko zimna determinacja. Następnego dnia, gdy przyjeżdża na rodzinny obiad, postanawia podjąć pierwsze kroki. Zaczyna spoglądać na Martę w inny sposób, nie jak na żonę brata, ale jak na kobietę, którą chce zdobyć. W trakcie rozmowy stara się być bardziej uprzejmy, rzuca kilka komplementów, które wywołują rumieńce na jej policzkach. To drobne gesty, ale widzi, że działają. Rozmawiają, a Piotr zauważa, że Marta zaczyna się otwierać. Z każdym uśmiechem, każdym spojrzeniem zaczyna się między nimi budować napięcie, które wcześniej było ukryte pod warstwą formalności. Czuje, jak w jego sercu zamiast miłości do Ewy, rodzi się nowa emocja, pragnienie, aby sprawić, że Marta będzie jego. Wie, że to dopiero początek, ale jego plan powoli nabiera kształtu. W nadchodzących dniach Piotr konsekwentnie działa zgodnie ze swoim planem. Każda okazja, by spędzić czas z Martą, jest dla niego kolejnym krokiem w stronę zemsty. Organizuje spotkania rodzinne częściej niż zwykle, zawsze pod jakimś błahym pretekstem. Ewa wydaje się nie zauważać jego dziwnego zachowania, jest zbyt pochłonięta własnym życiem i zapewne Krzysztofem, by dostrzec subtelne zmiany w zachowaniu męża. Na jednym z takich spotkań Piotr zaczyna działać bardziej odważnie. Po wspólnej kolacji, gdy reszta rodziny przenosi się do salonu, on zostaje w kuchni pod pretekstem zmywania naczyń. Zauważa, że Marta również poszła do kuchni po coś do picia. To dla niego idealna okazja. Marta, może pomóc ci z tymi talerzami? Pyta, wyciągając rękę, by odebrać jej kieliszki. Ich dłonie przez chwilę stykają się, a Marta spogląda na niego z lekkim zaskoczeniem. Dziękuję, Piotrze. To miłe z twojej strony. Uśmiecha się, choć wyczuwalne jest delikatne zmieszanie w jej głosie. Piotr patrzy na nią dłużej niż zwykle, jakby coś w jej twarzy go zafascynowało. W jego wzroku jest coś, czego Marta wcześniej nie zauważyła, subtelne, ale wyczuwalne zainteresowanie. Marta czuje się nieswojo, lecz jednocześnie zaintrygowana. Od dawna nie doświadczyła takiej uwagi, zwłaszcza od swojego męża, który zdaje się być coraz bardziej nieobecny. Wiesz, nigdy ci tego nie mówiłem, ale zawsze podziwiałem twoją elegancję i sposób, w jaki się troszczysz o wszystkich. Jesteś wyjątkową osobą. Marta, choć zaskoczona, uśmiecha się nieśmiało, spuszczając wzrok. Nie wie, co odpowiedzieć, ale słowa Piotra trafiają do niej. Czuje się doceniona w sposób, którego dawno nie zaznała. Krzysztof, jej mąż, rzadko poświęcał jej uwagę, większość czasu spędzał, wpatrując się w telefon lub przesiadując poza domem. Słowa Piotra sprawiają, że coś w niej zaczyna pękać, a jednocześnie zyskuje nową energię, jakby ktoś po raz pierwszy zauważył jej wartość. Tego wieczoru Piotr widzi, że zasiał w Martę pierwsze wątpliwości. To dopiero początek, ale jest na dobrej drodze. Wracając do domu z Ewą, czuje dziwną satysfakcję. Myśl o zbliżającym się finale zemsty budzi w nim nie tylko ulgę, ale też niemal niezdrową przyjemność. Piotr zdaje sobie sprawę, że musi działać powoli i subtelnie, by osiągnąć zamierzony efekt. Stara się utrzymać dystans, nie przesadzając z zainteresowaniem, by nie wzbudzać podejrzeń. Wysyła do Marty krótkie wiadomości, które są z pozoru niewinne, ale skrywają w sobie podteksty. Dzięki za miły wieczór. Twoja obecność zawsze poprawia mi humor. Po kilku takich wiadomościach Marta zaczyna odpowiadać bardziej otwarcie. Czuje się wyróżniona, jakby Piotr był jedyną osobą, która dostrzega jej starania. Ich rozmowy stają się bardziej swobodne, a czasem nawet flirtujące. Piotr widzi, że jego plan idzie w dobrym kierunku, a Marta powoli zaczyna łamać bariery, które dotychczas ich dzieliły. W międzyczasie jego relacja z Ewą jest coraz bardziej napięta. Każdy uśmiech, każde spojrzenie, które wymienia z nią, wydaje mu się fałszywe. Każde wspomnienie ich przeszłości staje się dla niego dowodem jej zdrady i braku szacunku. Działa to na niego jak katalizator, napędzając go do dalszego wciągania Marty w sieć, którą powoli wokół niej buduje. Na kolejnym spotkaniu, gdy reszta rodziny zajmuje się rozmową w salonie, Piotr znajduje moment, by porozmawiać z Martą sam na sam.
Stoją razem przy kuchennym stole, gdzie Piotr delikatnie kładzie dłoń na jej ramieniu. Jego dotyk jest delikatny, ale w wyrazie jego twarzy widać coś więcej. Marta, wiem, że może to za nieco śmiało, ale... Czasem zastanawiam się, co by było, gdyby życie potoczyło się inaczej. Gdybyśmy spotkali się w innych okolicznościach. Marta wstrzymuje oddech. Czuje, że między nimi dzieje się coś, czego dotąd nie było. Choć jest niepewna, w jej sercu rodzi się cień emocji, którego nie chce nazwać. Piotr widzi to, widzi, że Marta zaczyna rozważać ich relacje w inny sposób. Tego wieczoru Marta wraca do domu z głową pełną myśli. Krzysztof, jak zwykle, nie zwraca na nią uwagi, zajęty swoimi sprawami. Marta czuje rozczarowanie, które zmienia się w pragnienie bliskości. Piotr zasiał w niej ziarenko nadziei na coś, czego od dawna jej brakowało emocjonalnej bliskości i zainteresowania. Piotr, wracając do domu, czuje satysfakcję. Jego plan zmierza w dobrym kierunku. Widzi, że Marta powoli zaczyna się w niego angażować, a to daje mu nadzieję, że wkrótce Krzysztof poczuje, jak to jest, gdy ktoś zabiera mu coś, na czym mu zależy, nawet jeśli do tej pory tego nie doceniał. Kolejne dni mijają w niezmiennej rutynie, ale relacja między Piotrem i Martą zaczyna nabierać intensywności. Piotr wysyła jej coraz więcej wiadomości, starannie dobierając słowa, by wzbudzić w niej ciekawość, tęsknotę, a może nawet ukrytą fascynację. Wie, że jego cel jest coraz bliżej, jednak nie może się spieszyć. Każde posunięcie musi być precyzyjne, a każdy krok dobrze przemyślany. Po tygodniu subtelnych wiadomości i wymian spojrzeń podczas rodzinnych spotkań, Piotr decyduje się na kolejny ruch. Pisze do Marty wiadomość, która ma wywołać w niej pragnienie zobaczenia go w innych okolicznościach, z dala od ciekawskich spojrzeń rodziny. Marto, chciałbym cię zobaczyć i porozmawiać bez pośpiechu. Może spotkamy się na kawie? Wiesz, tylko my dwoje, żeby nikt nam nie przeszkadzał. Wysyłając wiadomość, czuję dreszcz ekscytacji zmieszaną z niepokojem. To krok, po którym nie ma już odwrotu. Kilka minut później otrzymuję odpowiedź od Marty. Tak, myślę, że to dobry pomysł. Też chciałabym porozmawiać na spokojnie. Może jutro o 15 w tej kawiarni obok parku? Piotr zgadza się od razu, wiedząc, że to dla niego doskonała okazja. Czuje satysfakcję, która przez chwilę koi jego ból i wściekłość. Następnego dnia ubiera się staranniej niż zwykle, chcąc zrobić na Marcy jak najlepsze wrażenie. Gdy Marta pojawia się w kawiarni, Piotr zauważa jej delikatny makijaż, starannie dobraną sukienkę i drobne gesty świadczące o tym, że również zależało jej na tym spotkaniu. Przez chwilę oboje są zakłopotani, ale Piotr szybko przejmuje kontrolę nad sytuacją, jakby to była tylko kolejna formalna rozmowa. Cieszę się, że przyszłaś, Marto. Czasami wśród rodziny trudno znaleźć chwilę na prawdziwą rozmowę. Marta uśmiecha się niepewnie, ale jej spojrzenie zdradza, że czuje się doceniona. Masz rację, Piotrze. Od dawna czułam się jakby niewidzialna. Dziękuję ci, że mnie zauważasz. W trakcie rozmowy Piotr coraz bardziej otwarcie flirtuje z Martą, a ona powoli zaczyna mu ulegać. Rozmawiają o wszystkim, o życiu, marzeniach, a także o poczuciu samotności, które oboje noszą w sobie, choć w zupełnie innych okolicznościach. Piotr widzi, jak Marta coraz bardziej angażuje się w ich rozmowę. W jej spojrzeniu dostrzega iskrę fascynacji, a może nawet czegoś więcej. Pod koniec spotkania Piotr delikatnie ujmuje jej dłoń i mówi: Marto, czuję, że między nami jest coś wyjątkowego. Coś, co powinno było się wydarzyć dawno temu. Może to los postanowił, że musieliśmy się wreszcie dostrzec. Marta, choć zawstydzona, nie cofa ręki. Patrzy na Piotra z mieszanką emocji, jakby sama nie wierzyła w to, co czuje. To spotkanie pozostawia w niej niedosyt i pragnienie więcej. Po ich spotkaniu w kawiarni Marta nie potrafi wyrzucić Piotra z głowy. Każde słowo, każda emocja, którą wywołał w niej swoim spojrzeniem, jest jak iskra, która zapala w niej coś nowego i intensywnego. Czuje się, jakby budziła się z długiego snu, odkrywając uczucia, które dotąd były jej obce. Przez wiele lat ich relacja z Krzysztofem była rutyną pozbawioną pasji, którą teraz odnajduje w Piotrze. Piotr natomiast dostrzega, że jego plan zaczyna przynosić zamierzone efekty. Marta staje się coraz bardziej przywiązana do niego, a on, choć początkowo działał z zimną premedytacją, zaczyna odczuwać coś więcej.
Ich kolejne spotkanie jest pełne napięcia, a każdy gest staje się coraz bardziej intymny. Spotykają się w tajemnicy przed wszystkimi, w miejscach, gdzie nikt ich nie zna. Spacerują po parku, siedzą w zacisznych restauracjach i kawiarni, ukrywając swoje uczucia przed światem. Jednak ich romans staje się coraz intensywniejszy, a Piotr dostrzega, że Marta w pełni mu się oddaje. Pewnego wieczoru, gdy spacerują po parku, Piotr przysuwa się do niej bliżej i obejmuje ją ramieniem. Marta patrzy na niego z wahaniem, ale w jej oczach nie ma oporu. Przeciwnie, czuje, że to, co dzieje się między nimi, jest nieuniknione. Marto, mówi cicho, spoglądając jej w oczy. Nie potrafię dłużej udawać. Chcę cię mieć blisko siebie, jak najbliżej. Ich usta spotykają się w pocałunku, który jest pełen skumulowanych emocji, gniewu, tęsknoty i pragnienia. To pocałunek, który cementuje ich relacje i sprawia, że oboje przestają myśleć o konsekwencjach. Piotr czuje triumf, wiedząc, że udało mu się osiągnąć to, czego pragnął uwieść Martę, odebrać Krzysztofowi jego małżeństwo, tak jak Krzysztof odebrał mu jego. Od tego momentu spotkania z Martą stają się coraz bardziej intensywne i pełne namiętności. Wynajmują pokój w pensjonacie za miastem, gdzie mogą spędzać czas bez obawy, że ktoś ich zobaczy. Dla Piotra każde takie spotkanie jest jak kolejny krok w jego zemście. Widzi, jak Marta całkowicie mu się oddaje, jak jego obecność staje się dla niej wszystkim. Jednocześnie Piotr zaczyna zauważać coś nieoczekiwanego, coraz bardziej angażuje się w te relacje. Zaczyna odczuwać coś, czego się nie spodziewał, emocje, które miały być jedynie częścią planu, teraz stają się rzeczywistością. Wie jednak, że musi pamiętać o swoim celu. To nie czas na uczucia, to czas na zemstę. Romans między Piotrem a Martą rozwija się coraz intensywniej, a ich spotkania stają się regularne. Dla Piotra każde kolejne spotkanie jest krokiem w stronę zemsty na Krzysztofie, jednak coraz częściej łapie się na myśli, że emocje, które budzą się w nim do Marty, wykraczają poza jego początkowy plan. Coś, co miało być tylko narzędziem zemsty, zaczyna przybierać formę czegoś głębszego, bardziej skomplikowanego. Pewnego popołudnia, gdy spotykają się w ich ulubionej kawiarni, Marta spogląda na Piotra z mieszanką radości i niepokoju. Piotrze, czasami mam wrażenie, że to wszystko jest jak sen. Jakby nasze spotkania były czymś nierealnym. Piotr patrzy na nią z delikatnym uśmiechem, ale w jego oczach widać coś więcej, jakby głęboko skrywane poczucie winy, którego nie chce przyznać nawet przed sobą. Może to właśnie dlatego jest tak wyjątkowe, Marto. Bo wyrywamy się z szarej rzeczywistości i tworzymy coś, co należy tylko do nas. Marta przytakuje, ale w jej oczach pojawia się cień. Piotr zauważa, że mimo namiętności, która ich łączy, Marta zaczyna mieć wątpliwości. A co, jeśli ktoś się o nas dowie? Krzysztof, Ewa. To wszystko może się rozpaść. Piotr czuje, jak jego ciało napina się na dźwięk imienia Ewy i Krzysztofa. Złość, która początkowo motywowała jego działania, wraca z pełną mocą. Chwyta Martę za rękę i patrzy jej prosto w oczy. Nie martw się o to. Myśl o sobie i o tym, co czujesz teraz. Nie ma sensu patrzeć w przeszłość. Oni nas nie rozumieją i nigdy nie zrozumieją. W jego słowach jest pewność, która koi niepokój Marty, choć oboje wiedzą, że ich romans wisi na włosku. Piotr zdaje sobie sprawę, że prędzej czy później prawda wyjdzie na jaw, ale teraz nie ma to dla niego znaczenia. Jego plan jest prosty: uwieść Martę, a następnie skonfrontować się z Krzysztofem i Ewą, ujawniając całą zdradę. Ma nadzieję, że ten cios złamie ich oboje, pozostawiając ich w ruinie, tak jak oni zniszczyli jego życie. Dni mijają, a relacja Piotra i Marty nabiera jeszcze głębszego wymiaru. Piotr zaczyna czuć, że powoli traci kontrolę nad swoimi uczuciami. To, co miało być zimnym aktem zemsty, przekształca się w relację pełną namiętności, bliskości i emocji, które zaczynają go przerastać. Pewnego wieczoru, po jednym z ich spotkań, Piotr wraca do domu i natyka się na Ewę, która siedzi na kanapie, przeglądając coś na telefonie. Zatrzymuje się, czując, że to może być dobry moment, by zagrać przed nią rolę kochającego męża. Przez ostatnie tygodnie dbał o to, by nie wzbudzać jej podejrzeń, grając rolę perfekcyjnego męża, jak gdyby nigdy nic się nie stało. Ewa podnosi wzrok i uśmiecha się do niego, ale Piotr zauważa coś niepokojącego w jej spojrzeniu, cień, który sugeruje, że mogła coś podejrzewać. Zbliża się do niej i siada obok, udając zaniepokojenie jej stanem.
Ewa, wszystko w porządku? Ostatnio wydajesz się nieobecna. Ewa wzdycha, spuszczając wzrok. Przez chwilę milczy, a potem mówi szeptem. Czasami czuję, że między nami coś się zmieniło. Może to tylko moje wyobrażenie, ale mam wrażenie, że oddaliliśmy się od siebie. Piotr udaje zaskoczenie, a jednocześnie w jego głowie pojawia się plan. Jeśli uda mu się odciągnąć jej uwagę od swojego romansu z Martą, być może zyska czas na dokończenie swojej zemsty. Ewa, przecież wiesz, że cię kocham. Może to tylko stres. Praca, codzienność. Musimy więcej czasu spędzać razem. Przytula ją, ale czuje, że w jego sercu nie ma już dla niej miejsca. Cała jego uwaga skupiona jest na Marsji i na konfrontacji, która go czeka. Wie, że czas na ujawnienie prawdy nadchodzi, musi tylko poczekać na odpowiedni moment, gdy będzie mógł zadać Krzysztofowi i Ewie cios, który zaboli najbardziej. Piotr zaczyna odczuwać coraz większe napięcie, wiedząc, że jego plan jest na finiszu. Relacja z Martą przerodziła się w coś więcej, niż początkowo zamierzał, ale nie pozwala sobie na wahanie. Jego zemsta musi być zakończona, a musi zobaczyć, jak Krzysztof i Ewa cierpią, gdy poznają prawdę. Podczas jednego z kolejnych spotkań z Martą, Piotr zaczyna stopniowo wprowadzać ją w swoją decyzję o zakończeniu ich związku, choć nie mówi jej tego wprost. Zaczyna być bardziej zdystansowany, unikając intymnych rozmów i sugerując, że ich romans nie będzie trwał wiecznie. Marta wyczuwa zmianę w jego zachowaniu i jest zdezorientowana. Chociaż wie, że ich związek był pełen ryzyka, to jednak zaczęła wierzyć, że jest między nimi coś prawdziwego, coś, co wykracza poza zwykły romans. Piotrze, coś się stało? Ostatnio jesteś inny. Masz jakieś problemy? Piotr patrzy na nią z wyrazem twarzy, który jest mieszanką emocji gniewu, determinacji i czegoś, co nieoczekiwanie zaczyna przypominać żal. Marto, nie wiem, jak długo będziemy mogli to utrzymać. Wiesz, jak bardzo cię pragnę, ale oboje mamy swoje rodziny. Może powinniśmy zastanowić się nad tym, co robimy. Słowa te trafiają do Marty, sprawiając, że czuje się niepewnie i zagubiona. Dla niej ten romans był czymś więcej, a myśl o jego zakończeniu wydaje się nie do zniesienia. Jednak Piotr nie przestaje grać swojej roli, wie, że to moment, w którym musi przygotować się na konfrontację. Kilka dni później Piotr postanawia, że nadszedł czas na finał. Organizuje spotkanie z Ewą i Krzysztofem, udając, że ma ważną sprawę do omówienia. Spotykają się w jego domu, a Piotr starannie przygotowuje całą sytuację, by mieć pełną kontrolę nad rozmową. Kiedy wszyscy są już zgromadzeni, Piotr wstaje i zaczyna mówić spokojnym, choć lodowatym tonem. Ewo, Krzysztofie, wiem o wszystkim. Ewa i Krzysztof zamierają, patrząc na niego z niedowierzaniem. W ich oczach pojawia się panika, a Piotr czuje satysfakcję, widząc ich reakcję. Kontynuuje, bezlitośnie ujawniając wszystkie szczegóły ich zdrady, których dowiedział się z wiadomości i obserwacji. Myśleliście, że będę naiwnym mężem i bratem, który nigdy nie zauważy, co się dzieje? Myśleliście, że możecie bawić się moimi uczuciami bez konsekwencji? Ewa zaczyna płakać, a Krzysztof opuszcza wzrok, nie mając odwagi spojrzeć bratu w oczy. Piotr widzi, jak jego słowa odbijają się echem w ich sercach, wywołując ból, który tak bardzo pragnął im zadać. W końcu, po chwili ciszy, Piotr decyduje się na ostateczne uderzenie. Ale ja też nie byłem bierny. Jeśli myśleliście, że tylko wy macie swoje sekrety, to bardzo się mylicie. Marta i ja, tak, spędziliśmy razem czas, o którym nigdy się nie dowiecie. Oboje jesteście żałośni. Jego słowa są jak nóż wbijający się prosto w serca Ewy i Krzysztofa. Widzi, jak ich świat rozpada się na kawałki, dokładnie tak, jak jego kiedyś. Ewa próbuje coś powiedzieć, ale Piotr ją ucisza, odwracając się i wskazując drzwi. Wynoście się z mojego życia. Oboje. Nie chcę was więcej widzieć. Kiedy Ewa i Krzysztof opuszczają dom, Piotr czuje ulgę, jakby ogromny ciężar został zdjęty z jego serca. Zrealizował swoją zemstę, zniszczył ich, tak jak oni zniszczyli jego. Po wyjściu Ewy i Krzysztofa Piotr pozostaje sam w domu. Cisza, która zapada, jest niemal przytłaczająca, a w jego umyśle kłębi się mieszanka emocji: ulga, gniew, żal i pustka. Przez ostatnie miesiące jego życie było napędzane żądzą zemsty, planowaniem każdego ruchu, skupieniem się na jednym celu. Teraz, gdy osiągnął to, co zamierzał, nie wie, co robić dalej.
Piotr przysiada na sofie, czując, że emocje zaczynają go przerastać. Myśli o Marcy, o wszystkim, co razem przeszli. Początkowo traktował ich relacje jak narzędzie zemsty, ale stopniowo zaczęła ona wywoływać w nim prawdziwe uczucia. Marta była jedyną osobą, która przywróciła mu poczucie wartości, ciepła i bliskości, które tak nagle utracił. Ale teraz, kiedy plan został wykonany, nie jest pewien, czy powinien kontynuować ich relacje. Wszystko, co ich łączyło, było przecież przesiąknięte jego motywem zemsty, a nie czystą miłością. Pod wpływem impulsu sięga po telefon i pisze do Marty krótką wiadomość: musimy porozmawiać. To ważne. Kilka minut później dostaje odpowiedź: spotkajmy się jutro w naszym miejscu. Piotr czuje niepewność, która go przytłacza. Wie, że musi być szczery z Martą, powiedzieć jej o swoich początkowych zamiarach, choć obawia się, że może ją stracić. Spędza resztę nocy, analizując, co jej powie, jak wyjaśni swoje motywy. To będzie trudna rozmowa, ale czuje, że jest jej to winien. Następnego dnia Piotr i Marta spotykają się w ich ulubionej kawiarni, tej samej, w której zaczęła się ich relacja. Atmosfera między nimi jest napięta, jakby oboje wyczuwali, że to spotkanie zmieni wszystko. Marta patrzy na Piotra z delikatnym uśmiechem, ale w jej oczach widać również zmartwienie. Piotrze, co się stało? Czuję, że coś cię gryzie. Piotr bierze głęboki oddech, po czym zaczyna mówić. Marto, muszę być z tobą całkowicie szczery. Nasza relacja, to wszystko, co się między nami wydarzyło, na początku było częścią mojego planu zemsty. Marta milknie, a jej twarz błędnie. Spogląda na niego z niedowierzaniem, jakby próbowała zrozumieć sens jego słów. Piotr kontynuuje, starając się wyjaśnić, choć widzi, że jego słowa ranią ją głęboko. Dowiedziałem się, że Ewa i Krzysztof mnie zdradzają. To było jak cios w plecy, którego się nie spodziewałem. Byłem załamany, wściekły, gotowy na wszystko, żeby ich ukarać. Wtedy pomyślałem o tobie i postanowiłem, że jeżeli uda mi się ciebie uwieść, to Krzysztof poczuje ten sam ból, który oni mi zadali. Marta słucha w milczeniu, a łzy pojawiają się w jej oczach. Odsuwa się od Piotra, jakby nagle zdała sobie sprawę, że całe ich uczucie było zbudowane na kłamstwie. Piotrze, ja ci ufałam. Myślałam, że to coś prawdziwego, coś, czego nie mieliśmy wcześniej. A ty tylko chciałeś mnie wykorzystać do zemsty? Piotr patrzy na nią z bólem, czując, że traci kogoś, kto był dla niego najważniejszy przez ostatnie miesiące. Marto, to prawda, że na początku to była zemsta. Ale to się zmieniło. Naprawdę zacząłem cię kochać. Ty byłaś jedyną osobą, która przywróciła mi sens w tym wszystkim. Nie wiem, jak to wyjaśnić, ale to uczucie przestało być częścią mojego planu zemsty, stałaś się kimś więcej. Marta patrzy na niego z mieszanką bólu i rozczarowania. Jest rozdarta między miłością, którą do niego czuje, a poczuciem zdrady, które Piotr jej zadał. W końcu, po chwili ciszy, mówi: Piotrze, nie wiem, czy mogę ci wybaczyć. To, co zrobiłeś, jest niewybaczalne. Może kiedyś, ale teraz potrzebuję czasu, by to przemyśleć. Piotr przyjmuje jej słowa z pokorą, wiedząc, że jest w pełni odpowiedzialny za ból, który jej zadał. Czuje, że zasłużył na jej odejście, ale jednocześnie pragnie, by miała w sobie siłę, by mu wybaczyć i dać im szansę na prawdziwy związek. Kiedy Marta wychodzi z kawiarni, Piotr zostaje sam. Wie, że musi zmierzyć się ze swoim życiem na nowo, bez Ewy, bez Krzysztofa, a być może także bez Marty. Ale czuje, że jego zemsta nie przyniosła mu ukojenia, tylko nowe cierpienie. W tamtej chwili postanawia, że czas rozpocząć nowy rozdział w życiu, tym razem bez manipulacji, bez zemsty, tylko z uczciwymi intencjami. Wychodzi z kawiarni i rusza przed siebie, gotów stawić czoła przyszłości, niezależnie od tego, co przyniesie. Ma nadzieję, że pewnego dnia Marta będzie w stanie mu wybaczyć, a on sam nauczy się przebaczyć sobie za swoje błędy. To, co zaczęło się jako zemsta, zmieniło jego życie i nauczyło go, że gra na uczuciach innych zawsze kończy się bólem nie tylko dla ofiar, ale również dla sprawcy. Teraz musi żyć z konsekwencjami swoich decyzji i spróbować odnaleźć prawdziwy spokój.